Tomasz Waślewski, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody dla Polski na piątek oraz na weekend. W tej piątkowej prognozie pogody jest dużo słońca, bo na przykład w centrum, na południu, w wielu miejscach i na wschodzie będzie całkiem dobra pogoda. Przelotne opady deszczu i lokalne burze synoptycy zapowiadają głównie na południowym wschodzie, czyli na Podkarpaciu i w Małopolsce. Z kolei sam przelotny deszcz bez towarzystwa burzy może spaść na Pomorzu i na Wybrzeżu. W pozostałych miejscach całkiem pogodny i dobry piątek. Będzie ciepło, ale bez upału. Najwyższa temperatura to 27 stopni w Rzeszowie. 26 stopni będzie m.in. w Warszawie oraz w Krakowie, 24 stopnie w Poznaniu i 22 stopnie mają być w Szczecinie. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, a ciśnienie ma powoli rosnąć i w ciągu doby wzrośnie o 4 hektopaskale. Barometry w stolicy wskażą 993 hektopaskale. Tyle o pogodzie na piątek, teraz przewidywania na kolejne dni, czyli na weekend. Niestety w tych dniach, to znaczy i w sobotę i w niedzielę, zapowiada się w Polsce dużo pogodowych wydarzeń, bo będzie nad nami niż i fronty atmosferyczne. Jednocześnie zderzą się nad Polską dwie zupełnie różne masy powietrza. Gorąca ze wschodu i chłodna, a nawet zimna, płynąca od strony zachodniej. W efekcie tego powstaną burzowe chmury i w ogóle chmury, z których ulewnie może padać deszcz. Najwięcej opadów będzie w centrum i na wschodzie Polski. I warto zwrócić uwagę na różnicę temperatury. W sobotę we Wrocławiu będzie zimno, zaledwie 18 stopni, w Rzeszowie i Lublinie gorąco, aż 31 stopni. Podobna sytuacja będzie w niedzielę, od 17 stopni, zaledwie 17 na Dolnym Śląsku, do aż 30 na Podlasiu.